Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei. Zaczynając od krótkiego omówienia w ogóle tematu 800+. Ten temat ma już tydzień, ale myślę, że warto go skomentować. Podczas zeszłoweekendowej konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku 500+ zostanie podniesione do 800+. Zapowiedział też, że od nowego roku wprowadzone zostają bezpłatne leki dla osób powyżej 65 roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Jak najszybciej zniesione mają być również opłaty za przejazd samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych. Według wyliczeń ekonomistów sama waloryzacja 500+ może zwiększyć koszty programu z obecnych 40 miliardów do około 65 miliardów. Prezes PiS zapewnia, że pieniędzy nie zabraknie. 800+ podbije inflację. Zapłacimy podatkiem inflacyjnym, napisał na Twitterze ekonomista, wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów Sławomir Dudek. Zauważył też inny problem. Długu państwa, który rośnie za kadencji PiS w tempie dotąd niespotykanym. Nie dojdzie do dodatkowego niebezpiecznego impulsu inflacyjnego, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, który w ten sposób odniósł się do pytania, jak waloryzacja 500+ wpłynie na inflację. Jednocześnie jednak docierają do nas informacje o rekordowych podwyżkach, między innymi składek ZUS. Obciążenia w 2024 roku mają znów mocno wzrosnąć. Niemal co roku mamy do czynienia z kolejną rekordową podwyżką składek ZUS dla przedsiębiorców. Z wyliczeń Wyborcza Biz wynika, że przedsiębiorcy zapłacą ponad 130 zł miesięcznie więcej i to bez uwzględnienia w tej kwocie wzrostu składki zdrowotnej. Wyliczenia na 2024 rok przedstawił portal Wyborcza Biz. W porównaniu do 2023, gdzie składki wynoszą 1418 za pracownika, w 2024 roku wartość ma wynieść 1554 na pracownika. W temacie 800+, mi się włącza już po prostu pewna bezradność. To znaczy tak, 500+ miało zwiększyć dzietność. Nie zwiększyło. I teraz nikt już nawet nie wraca do tego tematu. Nikt nawet nie porusza tego, że podnosimy to, bo tym razem to zwiększy dzietność. Nie, tego tematu po prostu nie ma. Rozdajemy to, bo tak. I opozycja na przykład z jednej strony narzeka, że to zwiększy inflację, że to rozdawnictwo, ale są też głosy w opozycji, że to w sumie dobry pomysł i oni też by 800+ dali. A nawet gdy krytyka się pojawia, to na zasadzie takiej, że może nas trochę za dużo kosztować, ale w ogóle nie ma już tego tematu, że być może, że może byśmy w ogóle nie rozdawali ludziom pieniędzy od tak. Bo 500+, czy tam teraz 800+, to nie jest nic innego jak po prostu redystrybucja dóbr. I to jest już norma. To się stało oczywiste w Polsce, że trzeba ludziom rozdawać pieniądze pobrane w podatkach. I mi nie chodzi o jakieś takie puste demonizowanie tego programu. Ja rozumiem, że wielu ludziom ten program pomaga. Zaznaczmy, że to ludzie nie przestali chodzić do pracy, bo zaczęli dostawać 500+. To nie jest żadne dotowanie patologii, bo posiadanie dzieci nie jest patologią, wbrew temu, co można przeczytać w niektórych gazetach wyborczych. I kraj się nie zawalił po wprowadzeniu 500+, wbrew temu, co niektórzy wieszczyli, i podejrzewam, że po 800+ też się nie zawali. I to też jest tak, też zaznaczmy, że to też nie jest tak, że ja osobiście jakoś straszliwie tracę na tym programie, bo ja mam dwójkę dzieci, ale to też zaznaczmy, że wiecie, będąc przedsiębiorcą z dwójką dzieci, to ja tracę na tym tylko trochę, bo zaznaczmy, że ogólne podwyżki składek do ZUS-u zabierają nam więcej niż nam to daje, to tak tylko ciekawostka, ale to w ogóle nie o te rzeczy chodzi, nie o to wszystko chodzi w tym, co tutaj chcę powiedzieć, ponieważ to jest ten program jest wyrazem pewnej ideologicznej wizji na działanie państwa, z którą ja osobiście i pewnie nie tylko ja się głęboko nie zgadzam. Bo to nawet nie jest system pomocy społecznej. To nie jest system pomocy społecznej w takim sensie, że publiczne środki wypłacamy ludziom potrzebującym pomocy, którzy są chorzy albo niepełnosprawni, albo biedni. Innymi słowy, potrzebują pomocy, żeby móc produktywnie angażować się w społeczeństwo. A chcemy, żeby się angażowali, bo w interesie nas wszystkich jest tak, jest, żeby te osoby mogły się angażować. Ale tutaj nawet nie ma tego kryterium, że ktoś jest w głębokiej potrzebie, tak? I w 2015 roku jeszcze był argument, że to poprawi dzietność, tak? Że musimy zrzucić się na to wszystko dla wspólnego dobra, ale teraz już wiemy, że to nie poprawia dzietności. Więc to nie jest zrzucanie się na zażegnanie kryzysu demograficznego. To jest po prostu odgórna redystrybucja dóbr. I robienie tego systemowo jest wyrazem tego, że polskie państwo, które jest przecież instytucjonalnym wyrazem naszego społeczeństwa, ono uznaje, że pieniądze wypracowane przez jednych ludzi po prostu się należą innym ludziom.
Niezależnie od tego, czy oni faktycznie są w potrzebie, czy nie. I nikt tego już nawet za bardzo nie kwestionuje. Prawie nikt, tak? Kłótnia tyczy tylko szczegółów. Ile tych pieniędzy się należy, jak dokładnie je rozdystrybuować i tak dalej. I to jest nasza zastana rzeczywistość w Polsce, w której nie mamy wyjścia, musimy uczestniczyć. No bo żyjąc w Polsce, musisz wpłacać podatki, które finansują ten system. I co ważne, że tak powiem, pomimo narzekania też zaznaczmy, że nie ma co rozdzierać nad tym szat, tak? Znaczy nie ma sensu obrażać się na rzeczywistość, również na rzeczywistość społeczną, bo to nie jest koniec świata, to nie jest dosłownie komunizm czy coś w tym guście, ani prześladowanie ludzi pracujących, czy cokolwiek takiego. I też zauważmy, że ludzie, którzy cieszą się z tego programu i którzy cieszą się z tej podwyżki być może, mają do pewnego stopnia zrozumiałą perspektywę. To znaczy ja rozumiem, że wielu ludziom byłoby trudniej bez tego. Ja tego nie kwestionuję. Ale nawet takim osobom wydaje mi się, że można mówić, dlaczego mi, czy może komuś jeszcze, to się po prostu nie podoba i dlaczego nam się to nie podoba, że w dłuższej perspektywie zaakceptowanie takich ideologicznych fundamentów działania państwa może doprowadzić do jeszcze większych szkód i otworzyć drzwi kolejnym, znacznie groźniejszym pomysłom oraz, że nawet osoby, które korzystają na tym faktycznie, podejrzewam, że znaczna większość osób, które na tym korzystają, mogłaby być może jeszcze bardziej skorzystać na innym zorganizowaniu tego kraju niż wokół tego typu pomysłów, tak? No bo gdyby tego nie rozdawać, no to może byś miał fizycznie mniej w portfelu, ale może żebyś zapłacił mniej w podatkach, może ceny rosłyby wolniej, może pieniądze z budżetu mogłyby podratować jakieś instytucje publiczne, nie musiałbyś dodatkowo wysyłać dzieci na korepetycje, bo w szkole lepiej by uczono, nie musiałbyś prywatnie iść do lekarza, bo być może służba zdrowia lepiej by działała. Ja wiem, że to są takie bardzo duże ogólniki, tylko zaznaczam, że są inne sposoby rozwiązywania problemów w społeczeństwie niż rozdawanie pieniędzy, a wydaje mi się, że zapominamy o tym po prostu. Zaczynamy wszyscy właściwie w Polsce traktować to jako domyślną rzecz. I z jednej strony właśnie no to, co tutaj prezentuję, można by pomyśleć, że patrząc na to, co się właśnie normalizuje w przestrzeni polskiej przestrzeni politycznej, można by pomyśleć, że to, co mówię, to jest taki dość egzotyczny pogląd w Polsce, ale z drugiej strony niedawno Stowarzyszenie Polskich Libertarian zwołało ciekawą konferencję, podczas której zaprezentowało wyniki badań dotyczące ideologii libertariańskiej i liberalnej w Polsce. I wedle nich 4,3% społeczeństwa polskiego stanowią libertarianie. Wynik uzyskany przez weryfikację, jak wiele osób uzyskuje powyżej 4 na 5-punktowej skali w ramach tak zwanego indeksu liberalizmu i libertarianizmu. Za chwilę przejdziemy jeszcze do tego, co oni dokładnie tam badali. I w kraju nie występują tak zwani wzorowi libertarianie, czyli którzy uzyskują we wspomnianym tekście wynik 5, ale z drugiej strony nie mamy też do czynienia z radykalnymi antylibertarianami, którzy uzyskaliby 1. W środowisku libertariańskim i liberalnym nie występuje duża dysproporcja między mężczyznami a kobietami. Wśród liberałów statystyka kształtuje się nawet na poziomie 50-50, po połowie. W ramach kryteriów przyjętych w badaniu część libertarian w Polsce może nie być nawet świadoma, że są libertarianami, zdaniem państwa. Oceniano bowiem nie deklaracje polityczne, a to, jakimi ideami kreuje się dana osoba. Polscy libertarianie preferują obniżkę podatków zamiast programów socjalnych oferowanych przez rząd. Sprzeciwiają się zbyt dużej władzy urzędnika nad obywatelem, stają przeciwko faworyzowaniu lub cenzurowaniu jakichkolwiek światopoglądów przez Sejm oraz dążą do sprywatyzowania systemu emerytalnego w Polsce. Innymi słowy, wolność gospodarcza jest dla libertarian nierozłączna z wolnością w sferze społecznej. Jeśli chodzi o liberałów, to stanowią według tego badania około 19% polskiego społeczeństwa. To są takie osoby, które uzyskały w tym indeksie liberalizmu i libertarianizmu przynajmniej 3,67 punktu, tak 2/3. Tak więc liberałowie z wyłączeniem libertarian to około 15%. Liberałowie mają podobne poglądy do libertarian, choć z większym naciskiem na sprawy społeczne, na przykład równe traktowanie związków partnerskich. I z takich ciekawych wniosków ogólnych zaprezentowanych tutaj, to jest, że najwyższe wyniki indeksu liberalizmu i libertarianizmu uzyskują osoby, które deklarują poglądy centrowe. Polscy wolnościowcy skrajnie nie ufają partiom politycznym. Tylko 4% z nich ufa rządowi, a większość nie odnajduje dla siebie reprezentatywnej partii politycznej. I też
we wnioskach jest też powiedziane, że aby zdobyć poparcie elektoratu wolnościowego, należy w programie politycznym balansować postulaty liberalne w sferze zarówno społecznej, jak i gospodarczej. To jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat, to znaczy ja wspomnę, że tak jak zaznaczono tutaj, jak wspomniał sam prezentujący dr Chmielowski, oni przyjęli taką dość luźną definicję tego libertarianizmu. Myślę, że tutaj można by dyskutować, czy to jest właściwa, że tak powiem, użycie tego słowa, ale ogólnie jest to bardzo ciekawe badanie i odsyłam oczywiście do samej prezentacji, bo to pokazuje, że jest jakiś tam potencjał wyborczy ludzi, którzy być może się nie zgadzają za bardzo z tym, że całość przestrzeni politycznej poszła właśnie w stronę redystrybucji, o której mówiliśmy wcześniej. I tam padło tak, że oni się nie odnajdują dla siebie reprezentacji politycznej, nie identyfikują się jednoznacznie z żadną opcją polityczną, ale to w sumie zauważmy, że nie odpowiada do końca na pytanie, czy ci ludzie po prostu nie mają na kogo głosować, więc nie głosują, czy może głosują na jakieś mniejsze zło, czy może głosują, ale kierując się innymi przesłankami niż administracyjno-ekonomiczne, bo tak też może być. Więc to nie jest do końca jasnym, czy jest tutaj jakaś przestrzeń na przykład na partię polityczną, która mogłaby to skutecznie zagospodarować. Być może tak, być może nie, ale może tak być. Jest to ciekawe. I to też nas przenosi do niezwykle ciekawego zjawiska, jakim było to, że w niemal godzinnym filmie prezes Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, przedstawił propozycję zmian w zakresie podatku dochodowego. Główne założenia reformy to uproszczenie skomplikowanych przepisów. Nowe ustawy dotyczące podatku dochodowego mają mieć około 40 stron w porównaniu do 500 stron obecnie. Pan Mentzen zaprosił także do społecznych konsultacji w sprawie ustawy. Umieścił ją na GitHubie, gdzie każdy może wyrazić swoje opinie na temat tych przepisów oraz zwrócić uwagę na ewentualne błędy. Innymi słowy, jest to jej wstępna wersja, jego zdaniem. Ustawie przyświeca idea uproszczenia przepisów, to też prawie wszystkie wyjątki i ulgi w podatkach zostały usunięte, a sam podatek został ujednolicony. W przypadku osób fizycznych i firm ma wynieść 12%, zaś w przypadku zysków kapitałowych 19%. Usunięto również drugi próg podatkowy. Nieliczne ulgi, jakie zachowano, to m.in. ulga na dziecko, ulga wynikająca ze spłacania kredytu hipotecznego, czy ulga dla młodych do 26 roku życia. Zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników na umowie, bo teraz to nie jest takie szerokie. Istotna zmiana to także rozszerzenie tego, co można wrzucić w koszty. Wedle prezesa Nowej Nadziei ustawa została tak skonstruowana, że wszelkie dotychczasowe wątpliwości dotyczące tego, co jest kosztem, a co nie, mają być rozpatrywane z korzyścią dla podatnika. To znaczy, że można jako koszt. I tutaj od razu przytoczę uwagi na ten temat od naszego pokładowego ekonomisty Czarka, którego może kojarzycie z pisania tekstów na Wojnę Idei między innymi. Zwolennicy tych zmian chwalą ustawę za chęć odbiurokratyzowania i uproszczenia podatków oraz zwiększenia efektywności ich ściągania. Pojawiają się jednak także głosy krytyki. Polityk prezentujący ustawę nie precyzuje, jak zawarte w niej zmiany wpłyną na wysokość ściąganych podatków, a do tego pojawiają się opinie, że ustawa ta nie odpowiada obecnym standardom prawa podatkowego w Polsce. Zwolennicy polityka bronią ustawy, twierdząc, że właśnie o to chodzi, by zmienić niewydajny system podatkowy w Polsce. Sceptycy zauważają, że aby takie zmiany procesować, trzeba by większości sejmowej zbliżonej do tej, jaką obecnie posiada PiS, to w przypadku Konfederacji jest mało prawdopodobne do uzyskania, co będzie wymuszać jakieś kompromisy. Do tego w późniejszym wywiadzie dla Polsat News prezes Nowej Nadziei przyznał, że zmiany podatku w takiej formie ostatecznie przyczynią się do, cytuję, niewielkiego spadku wpływów. Polityk unikał jednak precyzyjnej odpowiedzi na pytanie redaktora na temat tego, jak konkretnie zmieni to strukturę wydatków budżetu celem ich dostosowania do mniejszych wpływów z podatków. W wystąpieniu pana Sławomira widać też granie na emocjach swoich wyborców. Często padają negatywne opinie na temat Unii Europejskiej, która ma wymuszać na nim skomplikowanie przepisów, które gdyby nie ona, mogłyby być jeszcze prostsze. Podsumowując, ustawa jest dobrą deklaracją ideową, jednak jest to zaledwie wstęp do pełnowymiarowej reformy podatkowej. Sam Mentzen zapowiada zresztą w materiale, że zamierza pracować nad zmianami kolejnych podatków. Warto jednak pohamować entuzjazm i pamiętać, że ustawa ta ukazuje się przed wyborami nieprzypadkowo, a jej wdrożenie w takiej formie, jak została zaprezentowana, jest bardzo mało prawdopodobne przy obecnych prognozach poparcia Konfederacji. Natomiast ja od siebie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na inną rzecz. Konfederacji można nie lubić, można wskazywać, że Mentzenowi zdarza się gadać kompletne głupoty, ale jeżeli ktoś powie, że w Polsce wcale nie trzeba upraszczać systemu podatkowego, to podejrzewam, że po prostu nie wie, jak ten system wygląda źle. Jak bardzo skomplikowanie, i że nawet abstrahując od wysokości podatków, to jak niepotrzebnie skomplikowany jest ten system. Zatem tak ogólnie rzecz biorąc, to ja osobiście się cieszę, że ten temat w ogóle się pojawił w kampanii wyborczej z którejkolwiek strony. I moim zdaniem też warto docenić ten model z wrzuceniem tego projektu ustawy na GitHuba, tak? I zbierania w ten sposób feedbacku od ludzi. Miejmy nadzieję, że głównie od ludzi, którzy się na tym znają.
Inną sprawą jest to, że tak jak powiedziano, jest to, czy te zmiany są w ogóle fizycznie wykonalne przy obecnej strukturze wydatków publicznych. To znaczy, jeżeli wprowadzenie tego spowodowałoby, że trzy inne rzeczy się zawalą, no to to jest taki średni pomysł. To znaczy, trzeba by po prostu to wszystko zbadać, tak? A nie zostało to chyba zbadane. A przy okazji, pozwólcie, że przytoczę wam komentarz jednego z patronów naszych, bo była dyskusja na temat tego nagrania, na temat tego pomysłu u nas na grupie patronowej też. Nawet przy najlepszym programie nie pozwoli mi to z czystym sumieniem na nich zagłosować, dopóki mam świadomość, że mój głos może pomóc Brownowi ponownie dostać się do Sejmu. I wydaje mi się, że to jest taki sentyment, który podziela niemało ludzi w Polsce. Pewnie się, być może nawet spora część tych 19% rzekomo liberałów, których zbadali w tym poprzednim badaniu, którzy by się może nawet zgodzili z programem ekonomicznym prezentowanym przez pana Mentzena, ale coś takiego jak sumienie nie pozwala im zagłosować na nich w świetle tego, co odwaliło całkiem sporo członków Konfederacji, choćby wokół wojny, wokół przyjmowania uciekinierów z Ukrainy i tak dalej. I to jest ogólnie, mam wrażenie, taki problem koncepcyjny Konfederacji, bo głos na nich, no to jest również głos na Szurię i narodowców, którzy też tam są, ale to oczywiście nie jest tak, że Konfederacja by zyskała na odłączeniu się od tych ludzi, bo przypomnijmy, że przed połączeniem się z tymi ludźmi, to korwiniści mieli tam 2-5%, tak? Więc to jest interesujący twór, który musi się mierzyć z tego typu wyzwaniami po prostu. Kolejno. Rosyjskie MSZ opublikowało wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Rosji i Białorusi. Nasze kraje podążają drogą tworzenia państwa związkowego. Czytamy w dokumencie. Szefowie dyplomacji chcą zwiększonej współpracy w wielu dziedzinach, w tym bezpieczeństwa, języka, finansów i współpracy z Afryką, Azją i Ameryką Południową. Ministrowie zaznaczyli, że współpraca ma się rozwijać w dziedzinie gospodarki, energetyki, finansów, obronności, migracji, współpracy humanitarnej oraz swobód obywatelskich. Potępiamy działania państw zachodnich zmierzające do podsycania i przedłużania kryzysu ukraińskiego. Ministrowie dostrzegają też znaczenie promowania języka rosyjskiego jako lingua franca, czyli używania rosyjskiego jako środka komunikacyjnego dla państw byłego ZSRR. Co więcej, szefowie resortów dyplomacji chcą utworzenia międzynarodowej organizacji, która będzie się zajmować językiem rosyjskim. Wrzucam to jako ciekawostkę, bo wspominaliśmy już w poprzednich tygodniach, kilka miesięcy chyba temu, o tym, że były takie plany wchłonięcia de facto Białorusi przez Rosję i to jest kolejny punkt, który pokazuje, że jest to jakiś możliwy rozwój wydarzeń. To nie znaczy, że to się na pewno stanie, bo tego nie wiadomo, ale tak to trochę wygląda, jakby kładzione były administracyjne i ustawowe takie podkładki, które w razie czego mogą umożliwić pójść w tym kierunku. Zobaczymy. Kolejno bardzo ciekawy raport organizacji Sapien Labs, który sugeruje, że w im młodszym wieku dzieci otrzymywały własny smartfon, tym częściej jako młodzi dorośli mieli oni problemy psychiczne, problemy z relacjami i myślami samobójczymi. Wykazały 10-letnie badania na 28 tysiącach osób w wieku od 18 do 24 lat z 34 krajów. Częściej odczuwają oni strach, smutek, oderwanie od rzeczywistości, nawet halucynacje. Tracą poczucie własnej wartości, mają problemy psychiczne czy myśli obsesyjne. Najbardziej poszkodowane są kobiety. 74% z nich doświadczyło problemów ze zdrowiem psychicznym, jeśli pierwszy smartfon miały już w wieku 6 lat, a odsetek spadał do 46, jeśli miały go dopiero w wieku 18 lat. U mężczyzn jest to odpowiednio 42% i 36%. Związek między wiekiem pierwszego zakupu smartfona a zdrowiem psychicznym był równie istotny u badanych bez traum z dzieciństwa. Tak? Bo to nie tak, że tylko jeżeli ktoś miał traumę z dzieciństwa, to potęgowało również osoby, które jej nie miały. Popularyzacja smartfonów pogarsza zdrowie psychiczne każdego młodego pokolenia. Autorzy jako przyczynę wskazują głównie media społecznościowe. Dla jasności, to nie znaczy, że smartfony są złe, to nie znaczy, że media społecznościowe są złe z zasady czy coś takiego, ale nie powinno być już zwłaszcza teraz kontrowersyjnym stwierdzeniem, że mogą istnieć narzędzia, które mogą zaszkodzić dzieciom, jeśli te zbyt wcześnie zaczną ich używać. Co przecież, jeśli się zastanowimy nad tym, nie powinno być zaskakujące. Skoro wiemy, że platformy, na przykład media społecznościowe, są projektowane tak, by uzależniać użytkowników, a wiemy to, bo ich twórcy sami się do tego przyznają, no to co dziwnego jest w tym, że szkodzą one bardziej dzieciom? Przecież wszystkie inne uzależniające rzeczy też najbardziej szkodzą dzieciom, które nie potrafią jeszcze regulować sobie ich użytkowania, czyż nie? I jeszcze jedna ciekawa rzecz w tym temacie, bo raz za razem
te badania pokazują, że młodym dziewczynkom, nastolatkom najbardziej szkodzi, albo jeszcze młodszym, najbardziej szkodzi wczesne wystawianie na media społecznościowe, zwłaszcza to one są tą grupą najbardziej poszkodowaną. I to jest wiadome i zbadane, to nie jest kontrowersyjne stwierdzenie. Jean Twenge albo Jonathan Haidt, tak, to jest mainstream ekspertów od psychologii. Oni pisali o tym jeszcze zanim ja założyłem kanał na YouTubie, tak, lata temu, bo pamiętam na samych początkach też do tego się często odwoływaliśmy. I pytanie, czy widzieliście jakąkolwiek organizację feministyczną albo jakąkolwiek feministyczną celebrytkę, która chwali się, jak ona strasznie dba o rozwój młodych dziewczynek, żeby one miały jak najlepszy start w życiu? Jakąkolwiek taką osobę, która w ogóle wspomniała ten temat, że milionom dzieci, zwłaszcza dziewczynek, w tym momencie być może się rozwijają one w szkodliwych dla nich warunkach. Bo jeszcze się nie nauczyliśmy, jakie narzędzia są odpowiednie dla dzieci, a jakie nie. Znaczy się nauczyliśmy, ale jeszcze tego po prostu nie egzekwujemy. Ja nie widziałem w ogóle poruszania tego tematu przez takie środowiska. Być może powinny. Kolejna ciekawostka z Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatniej dekady nastąpił dramatyczny wzrost liczby dzieci, którym zdiagnozowano dysforię płciową, a ponad połowa nastolatków w Anglii zna wśród rówieśników kogoś, kto chce zmienić płeć, podał w poniedziałek dziennik Daily Telegraph. Gazeta przywołuje wyniki badań przeprowadzonych przez think tank Civitas, które, jak pisze, biją na alarm w sprawie edukacji seksualnej w szkołach i roli, jaką odgrywają edukatorzy seksualni. W sondażu przeprowadzonym przez Civitas w marcu wśród prawie 1200 nastolatków w wieku od 16 do 18 lat w Anglii 10% z nich stwierdziło, że rozważa zmianę płci lub już to zrobiło. Kolejne 54%, że zna kogoś w swojej szkole, kto albo chce zmienić płeć, albo już to zrobił. A dodatkowe 2% odpowiedziało, że zarówno sami chcą zmienić płeć, jak i znają kogoś, kto chce to zrobić. Badanie pokazało również, że 20% nastolatków słyszało na lekcji edukacji seksualnej, iż mężczyzna może zajść w ciążę. 32% słyszało, że kobieta może mieć penisa, zaś 28% słyszało, że płeć nie jest ustalona w momencie urodzenia. Dziennik przywołuje statystyki wskazujące, że w ciągu ostatniej dekady nastąpił ponad 20-krotny wzrost liczby dzieci, którym zdiagnozowano dysforię płciową. W roku 2021-2022 takich diagnoz wystawiono ponad 5000, podczas gdy 10 lat wcześniej było ich mniej niż 250. Jak pisze Daily Telegraph, według niedawnego badania innego think tanku Policy Exchange, ponad połowa angielskich szkół korzysta z usług zewnętrznych agencji przy prowadzeniu edukacji o relacjach i seksualności. Przy czym część z nich przedstawia to, jakoby płeć była kwestią płynną. To jest przedstawiane jako niekwestionowalny fakt, a jak wielokrotnie wyjaśnialiśmy, twierdzenia takie dotyczące płci są po prostu nieprawdziwe. W marcu brytyjski premier Rishi Sunak zarządził niezależny przegląd edukacji seksualnej w szkołach w Anglii, po tym jak posłowie i rodzice podnieśli alarm w sprawie tego, że na lekcjach prezentowane są treści nieodpowiednie do wieku dzieci. Przegląd ma być zakończony do końca roku. Szkoły zostały ponadto poinformowane, że muszą pokazywać rodzicom wszelkie materiały dydaktyczne, chociaż zewnętrzne agencje prowadzące edukację seksualną próbowały zablokować taką możliwość. Możliwość, żeby rodzice mieli wgląd do tego, czego uczy się ich dzieci. Rząd zobowiązał się również do wydania wytycznych dla szkół, jak reagować na uczniów, którzy twierdzą, że odczuwają inną płeć niż biologiczna. Dlaczego zewnętrzna organizacja prowadząca edukację seksualną dzieci nie chce się zgodzić na pokazanie swoich materiałów rodzicom? Jaki może być tego powód? Kilka lat temu, jakby ktoś powiedział, że trzeba się przyjrzeć tego, co się uczy dzieci w szkołach w Wielkiej Brytanii na temat seksualności, to byłyby krzyki, że o nie, teorie spiskowe, szuria, faszyzm i tak dalej. A dzisiaj rząd Wielkiej Brytanii stwierdza, że chyba jednak trzeba się temu przyjrzeć, bo być może poszło coś nie w tę stronę, którą powinno. I przytaczamy te tutaj rzeczy jako ciekawostkę, bo temat ten wcześniej czy później będzie również rozważany, omawiany w Polsce. Zresztą już czasem się dzieją takie rzeczy, tak, jak spotkania z uczniami, agencje pozarządowe, które przychodzą do szkół, bo chcą dzieciom o czymś opowiedzieć, albo zachęcają szkoły do organizowania tęczowych piątków, prawda, było to już nie tak dawno, czyż nie, i będzie się ponownie próbowało ludziom wmówić, że zainteresowanie opinii publicznej tym, co właściwie jest tam prezentowane dzieciom, czego aktywiści dokładnie uczą dzieci, że nie wolno się tym interesować, bo to jest faszyzm, transfobia i dowolne inne słowo, które w tym momencie nie oznacza już absolutnie nic. Ale jeśli ktoś, wydaje mi się, że to jest takie całkiem zdrowe minimum, nie? Że jeśli ktoś chce przekazywać dzieciom jakiekolwiek treści w szkole, to ja nie wyobrażam sobie, żeby tych treści nie można było pokazać ich dorosłym opiekunom. A jeżeli z jakiegoś powodu ktoś nie chce publicznie mówić, co dokładnie pokazuje dzieciom, to może tym bardziej powinniśmy się temu przyjrzeć. No i to tyle.
Poniżej w przypiętym komentarzu tradycyjnie znajdziecie link do bonusowej części prasówki, gdzie rozpisanych jest jeszcze kilka artykułów, które już się tutaj nie zmieściły. A na koniec przypominam też, że partnerem dzisiejszej prasówki jest serwis Letyshops. Jest to serwis typu cashback, który działa w ten sposób, że poleca użytkownikom sklepy, z którymi współpracuje, a za to polecenie sklep płaci Letyshops prowizję, którą ten dzieli się z użytkownikiem w formie cashbacku, czyli prawdziwych pieniędzy, które można wypłacić na konto bankowe lub PayPal, albo też jest taka możliwość, żeby od razu bezpośrednio przekazać je na pomoc Ukrainie poprzez fundację Comeback Alive. Obecnie też trwa program poleceń w Letyshops, w którym jeśli polecisz Letyshops trzem znajomym, którzy przez miesiąc zrobią zakupy za minimum 70 zł, to otrzymacie wszyscy dodatkowe środki na konto. Z Letyshops można korzystać albo przez aplikację mobilną, albo przez przeglądarkę, gdzie jest też możliwość zainstalowania wtyczki, która będzie nam przypominać o cashbackach na stronach, które odwiedzamy, oraz w niektórych sklepach pokazywać, jak zmieniały się ceny, na przykład czy obecna promocja to naprawdę promocja. Link do zarejestrowania się i do wtyczki, jak zawsze, znajdziecie w opisie pod filmem. I do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.